Zapytanie mojego widza. Na ile wstecz ZUS weryfikuje zwolnienia lekarskie? Witam, dostałam wezwanie na stawienie się na komisję ZUS po ustaniu zatrudnienia. Jestem już ponad 2 miesiące na L4 i czy na tej kontroli będę miała weryfikowane zwolnienie za te całe dwa miesiące wstecz? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam. Ostatnie zwolnienie było od innego specjalisty i na inną chorobę niż 4 poprzednie. I sprawa tutaj jest stosunkowo prosta. Z mojego doświadczenia wynika, że kontrolują z reguły ostatnie zwolnienie i jak ZUS je skraca, to stosują po prostu taką normę Przeczytam Ci wprost z ustawy jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz-orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż, orzeczenia, niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaświadczenie lekarskie traci ważność. Czyli jakiejś formalnej normy nie ma, natomiast z reguły to zaświadczenie lekarskie traci ważność. Od dnia następnego po terminie kontroli. Czyli kontrolują cię jeszcze tego dnia, powiedzmy, uznają, że to zwolnienie jest ważne, ale już od jutra zwolnienie jest nieważne. Ale uczciwie tutaj trzeba powiedzieć, że nie ma jednak formalnego ograniczenia, aby lekarz nie mógł skrócić tego zwolnienia z jakąkolwiek inną, wcześniejszą datą, jeżeli to w jakikolwiek sposób będzie wynikało. Z jego kontroli. No, raczej są to jakieś sprawy medialne, czyli sprawy wykorzystywania zwolnienia niezgodnie z jego celem, jakaś praca, uczestnictwo w jakichś różnych tam. Przedsięwzięcia czy wyjazdy zagraniczne, ale powiedzmy udokumentowane jasno na portalu społecznościowym, że byłeś powiedzmy od miesiąca na zwolnieniu, a jednocześnie tam sobie coś robiłeś innego. I no, może być cokolwiek innego w tym stylu. Natomiast w tym przypadku teoretycznie ta osoba mogła wyzdrowieć leczył ją jakiś tam specjalista. Na czterech wizytach, ale pojawiła się inna, kolejna choroba, która jest przyczyną wizyty u kolejnego specjalisty no i ostatniego zwolnienia. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak masz coś ciekawego na temat kontroli zwolnień, ZUS, yy, oczywiście napisz to w komentarzu do tego. Wideo, jestem bardzo ciekaw, jak to przebiega w różnych częściach Polski, natomiast jak moim widzem nie jesteś, oczywiście zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętej medycyny pracy, zwolnień lekarskich, medycyny profilaktycznej.